czego nie ma, nie stawił się zawiadomionego kando i napiszemy, że stawił się obwiniony wraz z obrońcą, tak? Jeżeli chodzi o... Przepraszam, zabrak to nie zdążyłem wyleć. O media to będziemy sprawdzimy obecność najpierw. Wniosek, jeżeli ewentualnie będzie, to wtedy sąd wyda postanowienie, dobrze? I wtedy będzie można... Nie wiem, czy pan się utrwala, czy nie utrwala. Zobaczymy. Dobrze. Wraz z obrońcą, radcą prawnym Kamilem Muniakiem składa upoważnienie. Panią Krystynę Drewicz. I to jest pani, tak? Stawi właśnie świadek Krystyna Drewicz. Pozostali państwo są dla mnie na razie publicznością, a jeżeli... Ja odbiorę od pana dane w tym momencie, dobrze? Pan obwiniony źle słyszy, dlatego... Głośniej mówić, tak? Tak, przynajmniej. Dobrze, bym prosił, bo na niedosłuch. Dobrze, ja odbiorę od pana dane, dobrze? Będę zadawał pytania, pan będzie mi odpowiadał. Pytanie pana Stanisława Andrzeja Kornoszewskiego, obwinionego o to, że w dniu 27 października 2016 roku około godziny 13:05 w Warszawie przy ulicy Aleje Ujazdowskiej 1/13 przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia Komitetu Ochrony Demokracji. To jest o wykroczenie z artykułu 52 paragraf 2 punkt 1 kodeksu wykroczeń. Poproszę panie, pan wstanie. Został panu odczytany wniosek o ukaranie. W tym momencie może pan złożyć wyjaśnienia. Może pan bez podania powodów, bez podania przyczyn i bez żadnych negatywnych konsekwencji dla pana odmówić składania wyjaśnień. W sytuacji, kiedy sąd by odraczał, przerywał rozprawę, wezwałby sąd pan do osobistego stawiennictwa. Pan na tę sprawę nie przyszedł. Albo na przykład w dniu dzisiejszym, już po złożeniu wyjaśnień, opuściłby pan salę rozpraw bez zezwolenia przewodniczącego, czyli mojego. Sąd może po pierwsze prowadzić rozprawę bez pana udziału, a po drugie może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję. I na takie postanowienie przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. Podobnie w sytuacji, jeżeli obwiniony wprawiłby się ze swej winy w stan powodujący niezdolność do udziału w rozprawie, sąd może prowadzić rozprawę bez pana udziału, może też podobnie jak wyżej zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję ze skutkiem jak wyżej zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. Analogicznie w sytuacji, jeżeli obwiniony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, zawiadomiono o terminie rozprawy, oświadczy, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę, albo zawiadomiono o niej osobiście, nie stawia się na rozprawę bez usprawiedliwienia. Niestawiennictwo stron, obrońców, pełnomocników nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku. Czyli sąd może wydać wyrok, ogłosić bez pana obecności, bez obecności obrońcy. I już ostatnie pouczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strony, w tym oczywiście pan obwiniony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Co istotne, w takim wniosku należy wskazać zakres tego uzasadnienia, czy dotyczy on całości wyroku, czy też niektórych rozstrzygnięć wyroku zawartych. Czy jasne są dla pana te pouczenia? Tak, nie. Czy treść wniosku o ukaranie jest tego, treść zarzutu jest dla pana jasna? Zrozumiał pan? Tak. Pan w charakterze publiczności, tak? Tak, tak, tylko poproszę pana o zamknięcie drzwi, bo one się nie domykają. Trzeba je mocno zamknąć. Treść wniosku o ukaranie i położenia pan zrozumiał, tak? Czy przyznaje się pan do popełnienia zarzucanego panu czynu? Nie. Czy chce pan składać wyjaśnienia? Tak. Co pan chce wyjaśnić w tej sprawie? Chce składać wyjaśnienia? Chciałem, że to, co strona skarżąca, o co mnie posądza, to, co? To w ogóle to było to na odwrót. To o co to była... Tylko poproszę pana, bo musimy to wszystko protokołować, tak? Żeby pan zważał też, jak to jest pisane. To, o co osądza mnie strona skarżąca, było na odwrót, pan mówi, tak? To było dokładnie było z drugiej strony właśnie, a tak na moją osobę. Na odwrót. Był to atak na moją osobę, pan powiedział, tak? Tak, dokładnie. To niech pan opisze to zdarzenie, jak ono wyglądało. Więc ja podszedłem do zgromadzenia tego kodowców, jak można powiedzieć, z hasłem o treści
kiedy te antypolskie śmiecie rząd polski wymiecie. I z tym hasłem treści, kiedy te antypolskie śmiecie rząd polski wymiecie. Hasło mam ze sobą nawet. Gdzie pan podszedł do tych ludzi? Pan stanął przed nimi, kto tam przyszedł, pan to opisał. Podszedłem do tego miejsca, do którego mnie, jak to się mówi, ochrona kodu, znaczy stała w tym, w kordonie. Bo do którego mnie ochrona kodu? Do tego miejsca, do którego mogłem dojść, bo ochrona kodu otoczyła pana Kijowskiego. Bo ochrona kodu otoczyła pana Kijowskiego. Tak. Do którego mogłem dojść, bo ochrona kodu otoczyła pana Kijowskiego. Ale to było, nie wiem, w odległości jakieś tam 10-12 metrów od pana, od jak to się mówi, 10 nawet więcej, 15 metrów od pana Kijowskiego. Pana Kijowskiego. No i co tam pan robił? Jak się pan zachowywał? Jaka była reakcja? Więc to jak powiedziałem wysokiemu sądowi, że trzymałem, a mam tutaj. No dobrze, ja wiem, to hasło pan powiedział, tak, już ja przyjmuję. I trzymałem go oburącz. Stojąc, tylko nic nie mówiąc, tylko stojąc. Trzymałem to hasło oburącz, stojąc, nic nie mówiąc. Nic, absolutnie, nawet słowo. I zostałem zaatakowany, ciągnięty za ręce, po prostu, żeby to hasło, żeby mnie wyrwać i tego. Próbowano mnie wyrwać to hasło. Żeby nie wyrwać to hasło. Tak. Żeby mi wyrwać to hasło. To się bardzo nie podobało. Nie. Powoli, powoli. Wyrwać to hasło. Próbowano mi je wyrwać. Próbowano mi je wyrwać. Bo się widocznie bardzo nie podobało, tak? Tak. Wie pan, kto pana zaatakował? No, ta pani, która tutaj była z tego początku. Która jest świadkiem, tak? Na sali, tak. Zaatakowała mnie ta pani, która no tu była na sali. No i jeszcze kilku mężczyzn. Podskoczyło do mnie i z wyzwiskami i tak dalej, że podskoczyło do mnie z wyzwiskami. Przepraszam, a ja do pana mam pytanie. Pan też jest z prasy? Nie, nie. To ja poproszę pana, żeby pan mnie nagrywał. Pan włoży ten telefon. Proszę bardzo, i co dalej się działo? No i właśnie kilku mężczyzn agresywnych no słownie zaczęło mnie obrażać i mówi, żeby tyka, tyka. Zaczęło słownie mnie obrażać. Tak. Zaczęło słownie mnie obrażać. W tym słowie tyka, tyka. Tak. No i co tam dalej się stało? I wypierd na tego, na tego stąd i tak dalej. Nie rozumiem, przepraszam, nie rozumiem. Co? No i żebym wypieprzał. No. I żebym wypieprzał. Tak jest. Stąd, bo tutaj nie ma miejsca dla ciebie i tak dalej. Bo tutaj nie ma miejsca. No. I świadkowie, jak to się mówi, podbiegli, bo widzieli, co się dzieje. No. Świadkowie podbiegli, bo widzieli, co się dzieje. Znaczy, tak, bo ci świadkowie, których pan zawnioskował, tak? Tak. Świadkowie podbiegli, bo widzieli, co się dzieje. Tak, że zostałem napadnięty. Bo widzieli, co się dzieje. Myśli, że zostałem napadnięty. Jakie nazwiska tych świadków pan wskazuje? Zygmunt Poziomka. Był to Zygmunt Poziomka. I kto? I Elżbieta Moczydłowska, tak? Ta pani, tak, którą pan zawnioskował, tak, sprzeciwnie. Tak, w piśmie, tak, przepraszam. Zygmunt Poziomka, Elżbieta Moczydłowska. No dobrze, ale pan tutaj, policja panu stawia zarzut, że to pan przeszkadzał w przebiegu niezakazanego zgromadzenia Komitetu Ochrony, tu jest napisane, demokracji. Tak. Czy pan przeszkadzał w jakiś sposób przebiegowi tego zgromadzenia? No jeżeli to trzymając hasło i milcząc przeszkadzałem, to rzeczywiście przeszkadzałem. Jeżeli trzymając hasło i milcząc, rzeczywiście przeszkadzałem? Trzymając hasło i milcząc, rzeczywiście przeszkadzałem. Coś na
to przeszkadzało. A potem, jak pan mówi, potem kiedy tych kilku mężczyzn zaczęło pana obrażać i zaczęła się ta cała sytuacja, to wtedy pan coś się odzywał, pan coś krzyczał, była jakaś przepychanka, jak to wyglądało? Nie, nie, proszę pana. No sam proszę Wysokiego Sądu, przepraszam. Nie tego, nie, po prostu pan Zygmunt Poziomka, co jest charakterystyczne pan, i dziwne, pan Zygmunt Poziomka ma stałe pozwolenie na kontrmanifestację przeciwko Godowi. Od godziny 10 do godziny 18. Ono jest przeciwko Godowi od godziny 10 do godziny 18. Tak, w tym miejscu właśnie ma z tego stałe pozwolenie. I jest odpowiedzialny za zgromadzenie właśnie jako odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny za zgromadzenie, tak? Tak. I on ma stałe. To pan w tym zgromadzeniu jego uczestniczył? Tak. Ja uczestniczyłem w jego zgromadzeniu. Ja uczestniczyłem w jego zgromadzeniu. Dobrze, czy to jeszcze raz konkretnie pana zapytam. Czy pan w jakiś sposób fizycznie, czy też słownie przeszkadzał temu zgromadzeniu? Nie, komu? Bo jeżeli ja stałem z hasłem, to ja w jaki sposób mogłem przeszkadzać? Ja stałem fizycznie, słownie nie przeszkadzało. To nie jest zabronione. Czy pan ma teraz jakieś pytania do obwinionego? Czy pan obwiniony może powiedzieć, co tam w zasadzie się stało? Tak do końca to nie jest jasne. Czy ktoś pana obwinionego atakował, czy pan się bronił? Co tam w zasadzie zdarzyło się? No ja powiedziałem wysokiemu sądowi tak, że ja zostałem zaatakowany właśnie przez stronę KOD-u. Ja zostałem zaatakowany, tak jak powiedziałem. Podarto mnie hasło, to z którym stałem. Podarto no i jeszcze, hasło, jeszcze jak to się. I zostałem wyzywany. I co, przepraszam? I zostałem wyzywany. I zostałem wyzywany. Przez właśnie przez tych agresorów, można tak nazwać. Zostałem wyzywany przez tych agresorów. Dobrze, panie Macaszki, jeszcze raz jeszcze. Całe zdarzenie, ma pan jakąś wiedzę, było nagrywane? Słucham? Czy to zdarzenie było jakoś nagrywane? Tak, ja mam nawet tutaj film, jak to... Ma pan film z tego zdarzenia? Nie, nie, nie film, tylko stop klatki, które... Znaczy klatki, które zostały z tego i ja... Ale czy ja... Stop klatki, to znaczy co, jakieś zdjęcia? Tak, zdjęcia mam. A moje pytanie jest takie, czy ma pan jakąś wiedzę, czy to zdarzenie, ta cała sytuacja była przez kogoś z jednej lub drugiej grupy nagrana? Proszę Wysokiego Sądu, ja powiem tak. Ja dokumentuję zmiany numerów na tablicy. Dobrze, ale ja nie o to pytam. Po prostu moje pytanie, czy wie pan tę przedmiotową sytuację, którą sąd się tym dzisiejszym zajmuje, czy ma pan jakąś wiedzę, żeby ktoś tę sytuację nagrał? Czy ktoś tą sytuację nagrał? Tak, sfilmował po prostu. Jest monitoring na urzędzie, w Urzędzie Rady Ministrów to z tego. To można to... Ale z pana może z pana. Nie, 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 nie. To nas była trójka, czwórka nas była, także to nie tego. I ja tylko, jak to się mówi, dokumentuję właśnie te wydarzenia. O czwórce pani Elżbieta Moczydłowska, pan Zygmunt Poziomka, pan, tak? Tak. I jeszcze ktoś? Czwarta osoba, tylko nie mówię do tej czwartej osoby z tego, bo. Była chora i nie znam numeru telefonu ani... Nas tam była czwórka, zapiszmy, nas tam była czwórka. Tak.
ja, tak, czyli pan, Elżbieta Moczydłowska i Zygmunt Poziomka. Tak. Ja, Elżbieta Moczydłowska i Zygmunt Poziomka. Oraz czwarta osoba, do której nie mogę dotrzeć do numeru telefonu, pan powiedział, tak? Tak. Zna pan dane tej osoby? Była obecna przy tym wejściu. Zna pan dane tej osoby? Nie znam. Nie znam danych tej osoby. To przypadkowa była jakaś osoba i z tego i stała znamienki. No bo to ona zwróciła uwagę właśnie, że mnie tam szarpią. Dobrze, niech pan sobie usiądzie. Ja zarządzam postępowanie dowodowe. Sąd teraz będzie przesłuchiwał świadków. Pan ma prawo zadawać świadkom pytania, też składać wyjaśnienia co do każdego dowodu. Sąd postanowił na podstawie artykułu 39 paragraf 1 KPW dopuścić dowód z zeznań świadka Krystyny Drewicz. Pani Krystyna Drewicz, jak wynika z materiału dowodowego, była przesłuchana w toku czynności wyjaśniających, natomiast oskarżony nie złożył takiego wniosku, dlatego sąd ten wniosek z urzędu dopuszczył. Czy ten wniosek, sąd ten dowód z urzędu dopuszczył. Poprosimy świadków. Pani ma lat? 68. Czym się pani zajmuje? Na razie jego lub osobę dla niego najbliższą odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wchodzę dowód osobisty, proszę spisać ten numer dowodu osobistego. Proszę przyrzeczenia, panie mecenasie? No, poproszę. Proszę, niech pan sobie zabierze ten dowód. Wszyscy wstańmy, tak? Życzenia są odbierze, panie. Dobrze? Proszę powtarzać za mnie. Świadoma znaczenia moich słów. Świadome znaczenie moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówiła szczerą prawdę. Że będę mówiła szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co mi jest wiadomo. Z tego, co mi jest wiadomo. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Na wniosek obrońcy od świadka wydano przyrzeczenie. Wie pani, o co chodzi w tej sprawie? Proszę sądu, domyślam się, że chodzi tu o notatkę, później panów policjantów, później moje zgłoszenie na policji dotyczące zakłócenia mającej się odbyć w tym dniu konferencji prasowej Mateusza Kijowskiego. Dotyczące zakłócenia mającej się odbyć w tym dniu. Zakłócenia konferencji prasowej. Zakłócenia mające się odbyć w tej dniu konferencji prasowej Mateusza Kijowskiego. Czy pamięta pani datę tego zdarzenia? Ja się nie pamiętam. Daty nie pamiętam. A co tam, na czym polegało to zakłócenie? Jak doszło do tego zakłócenia, jak pani mówi? Co tam się stało? Czy pani pamięta? Pamiętam. Proszę bardzo. Było kilka stacji. Nie wiem tu dokładnie, które były. Na pewno był TVN, na pewno. N24, nie pamiętam. Na pewno TVN. Chodziło o to, że mijało dwa miesiące od daty, jaką wyznaczył.
wręczyła Komisja Wenecka rządowi polskiemu na doprowadzenie do zgodności z konstytucją, którą wyznaczyła Komisja Wenecka, wielkimi literami Komisja Wenecka rządowi polskiemu. Rządowi polskiemu na doprowadzenie do zgodności z konstytucją. Do zgodności z konstytucją. Tych nieprawidłowości, które w ocenie tej komisji. Nieprawidłowości. Które w ocenie komisji. Zaistniały w naszym państwie. Na okoliczność tego miała być właśnie konferencja prasowa. Na okoliczność tego miała być konferencja prasowa. No i co się też? Zdarzyło się tak, ponieważ jestem członkiem KOD-u. Jestem członkiem KOD-u. I mamy stałe miejsce pikiety, które jest naprzeciwko kancelarii prezesa Rady Ministrów. Które jest naprzeciwko kancelarii prezesa Rady Ministrów. Jest to pikieta, która jest trwa dokładnie od momentu, kiedy premier Szydło odmówiła. Odmówiła publikacji. Od momentu, kiedy premier Szydło odmówiła publikacji. Odmówiła publikacji. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to codziennie przez 24 godziny. Członkowie KOD-u pełnią tam dyżury. Codziennie przez 24 godziny. Członkowie KOD-u pełnią tam. No dobrze, a przechodząc do tego dnia, co tam się stało? I stało się tak, że zgromadziło się kilka tych stacji, byli również przedstawiciele KOD-u, moi koledzy na stacji. Byli przedstawiciele KOD-u. I wtedy, kiedy Mateusz Kijowski zaczął już udzielać wywiadu, nie pamiętam, której stacji, jako pierwszej. Gdy Mateusz Kijowski zaczął już udzielać wywiadu. Jeden ze stacji myśli, nie pamiętam której. Nie pamiętam której. Proszę. I obecny tu pan Andrzej, nie zostanie pamiętam. I obecny tu pan obwiniony, tak? Tak, obwiniony. Pan Andrzej, myślnik obwiniony. Plus pan, który jest w tej chwili na korytarza, który prawdopodobnie zgłosił się, aby być świadkiem. Który jest teraz na korytarzu. Pan Poziomka. Myślnik pan Poziomka. I jeszcze jedna pani, której też nazwiska nie znam. I jeszcze jedna pani. Jeszcze jedna pani. Państwo. Której nazwisko powtórzę. Której nazwiska nie znam. Państwo bardzo energicznie przyszli. Bardzo energicznie przyszli. Z takim plakatem. Bardzo energicznie przyszli. Dużym. Bardzo energicznie. Gdzie było napisane z takim plakatem wy obce śmieci z takim plakatem gdzie było napisane przecinek gdzie było napisane wy obce śmieci polski rząd was wymiecie wy obce śmieci polski rząd was wymiecie i ponieważ zaczęli się bardzo energicznie zbliżać do wy obce śmieci polski rząd was wymiecie ponieważ zaczęli się bardzo energicznie zbliżać. Proszę. Do. Ponieważ zaczęli się bardzo energicznie zbliżać do. Do udzielającego wywiadu Mateusza Kijowskiego. Dwóch moich kolegów, też członków KOD-u. Stanęło przed państwem i chciało zasłonić piersią, że panowie nie przechodzili. Przed państwem? Że państwo nie przechodzili. Chciało zasłonić piersią, żeby państwo nie przechodzili. Ponieważ moi koledzy niestety są taki postury, powiedzmy, drobni i szczupli, a tu obecny pan oskarżony i pan, który jest na korytarzu, pan Poziomka. Ponieważ są drobni, szczupli, a obecny pan obwiniony, tak? Pan obwiniony. Jest dużo mocniejszej postury.
pan. Także pan poziomka są mocniejszej postury, tak? Zacząłem bardzo mocno napierać i nie wiem kto, czy sami panowie policjanci, którzy tam często patrolują, patrolują tę część ulic Alej Ujazdowskich, czy ktoś z moich kolegów lub koleżanek? Czy policjanci, którzy patrolują? Czy policjanci, którzy patrolują, pan powiedziała? Czy sami zauważyli? Czy bo sami zrobił się taki tumult po prostu. Bo zrobił się. Ja byłam zdenerwowana i. No dobrze, ale to zdanie jest takie dokładnie zrozumiałe. Przejdźmy, żeby pani mogła zapisać. Ponieważ moi koledzy są drobni, szczupli, a Ubiniona i pan Poziomka są mocniejszej postury, zaczęli mocno popychać. Tak, nie wiem kto, czy policjanci, którzy patrolują sami, zauważyli, bo zrobił się tumult. I przejdźmy, to co się stało? Przecież się stało, że panowie się, jak panowie się zjawili, zareagowali. Także policjanci zareagowali, tak? Policjanci zareagowali. Zareagowali w tym sensie, że podeszli i powiedzieli, że nie wolno panom zakłócać. Policjanci podeszli i powiedzieli, że nie wolno, bo mogą słuchać, stać. To ich wolno, ale nie zakłócać. Że nie wolno zakłócać. Myśli mogą stać i słuchać, ale nie zakłócać. Nie zakłócać. No i odeszli później dalej i spisali panom. Policjanci, tak? Policjanci. Odeszli dalej i spisali panu. Znaczy panów i panią, bo tam do państwa policjanci była policjanci odeszli dalej i spisali panów i panów. A na czym zdaniem pani polegało to zakłócenie, w szczególności przez pana obwinionego w tym momencie tam? Państwo chcieli koniecznie... Ale o panu, jakby pani mówiła konkretnie o panu obwinionego. Tak. Ja zrozumiałam, że pan konkretnie chce przejść przed pana Kijowskiego z tym i pokazać właśnie ten obraźliwy plakat. Że pan on został sfilmowany przez pana Kijowskiego i pokazać ten plakat, żeby on został sfilmowany. Ponadto jeszcze chcę podkreślić, że koledzy, którzy byli przez panów popychani, poinformowali mnie, że... Koledzy, którzy byli przez panów popychani, koledzy, którzy byli przez panów popychani. Poinformowali mnie, jako ponieważ ja byłam organizatorem tego dnia manifestacji i odpowiedzialna za porządek. Ponieważ ja tego dnia byłam organizatorem manifestacji, ponieważ ja tego dnia byłam organizatorem manifestacji i osobą odpowiedzialną za porządek, koledzy powiedzieli, że wobec niego były również używane słowa powszechnie uznane za nieparlamentarne. Również były używane słowa powszechnie uznane za nieparlamentarne. I odczytam te zeznania, które pani na policji złożyła, dobrze? Tak. Ewentualnie później pytania, czy pan na zaznaczę, chce pytania później odczytać. To może jedno pytanie chcę na pytanie obrońcy. Czy pani świadek to widziała, że pan obwiniony rzekomo popychał, czy... Widziałam. Widziałam, że obwiniony... Do sądu pani odpowiada, tak. Że? Widziałam, że obwiniony Że obwiniony popychał moich kolegów. Popychał moich kolegów. A jak się pani koledzy nazywają? Jeden się nazywa Jacek Bielak, a drugi Bogusław, nazwiska nie pamiętam, ale się znamy z widzenia. A zna pani dane tych osób? Nie. Numery telefonów żadnych, żeby adresu, żeby tych panów przesłuchać? Nie. Nie ma pani z nimi kontaktu? Mam, ale na Facebooku. Nie znam ich, nie mam ich kontaktu. Nie mam ich telefonów, tak? To było takie pytanie. Dzień dobry. Pan jest kim? Pan jest publicznością w tej sprawie? Zapraszam pana. Mam ich znajomych na Facebooku. A tych panów policjanci też na miejscu legitymowali, spisywali? Tych panów, którzy byli popychani, pamięta pani? Nie pamiętam. Myślę, podejrzewam, że tak, ale...
może pytanie do psychicznej. Ja rozumiem, że tu pani świadek mówiła, że pani, pani świadek słyszała od tych osób trzecich, tak? Od kolegów. Stąd to moje pytanie takie doprecyzowujące, bo w tej narracji dwa czy trzy razy padło takie zdanie, że pani świadek słyszała. To popychanie widziałam, a słyszała, co mówili, używanie słów. Nie słyszałam. Popychanie widziałam. Słyszałam od tych osób co, że co? Jak się zwracali do moich kolegów, że używali słów nieparlamentarnych. Słyszałam od tych osób, jak się... Słowa na S, na... A jak obwiniony się zwracał, tak? Żeby to było precyzyjne. Czyli pani koledzy przekazali, że oni słyszeli te słowa od obwinionego między innymi, a pani tych słów pan nie słyszała, tylko z relacji, tak? Nie, dlatego że ja byłam z drugiej strony. Czyli popychanie widziałam. Słyszałam, że obwiniony używał słów, jak pani powiedziała, nieparlamentarnych. Tak. Od moich kolegów, tak? Tak. Żeby to było precyzyjnie, pani mecenasie, tak? Tak. Teraz ja zapytam. Proszę pani, czy pan może znać pytanie jeszcze przed odczytaniem? To ja odczytam, jak powiedziałam, te pani zeznania. I sąd postanawia na podstawie artykułu 74 paragraf 1 KPW w związku z artykułem 75 paragraf 1 KPW odczytać zeznania świadka z karty 5. Pani jest publicznością w tej sprawie tak samo. Jak się pani nazywa? Zofia Hadasz-Walusz. Dobrze, niech pani zamknie drzwi. Zamknęłam. Nie, nie zamknęłam. Nie domknęłam, przepraszam. Jestem członkiem Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Posiadam legitymację członkowską z numerem 1478. Do stowarzyszenia przystąpiłam oficjalnie w dniu 16 lipca 2016 roku. Stowarzyszenie KOD zostało zarejestrowane w sądzie w czerwcu bieżącego roku. Członkowie KOD Warszawy przy ulicy Alei Ujazdowskiej naprzeciwko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozstawili namiot, w którym trwa zgromadzenie stacjonarne. Miejsce to jest opłacane. Zgromadzenie zgłaszane jest do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy codziennie. Za zgromadzenie odpowiedzialny jest organizator zgłoszony każdorazowo do urzędu, ale proszę tam, proszę o ciszę, do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy imiennie. Odpowiada on za ład i porządek w trakcie trwającego stacjonarnego zgromadzenia Stowarzyszenia KOD. W związku z upływem dnia daty, do której miała zostać załatwiać sprawa związana z Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, Stowarzyszenie KOD zorganizowało konferencję prasową. Konferencja odbyła się przed namiotem w miejscu prowadzenia stacjonarnego zgromadzenia. W konferencji wziął udział pan Mateusz Kijowski, wypowiadający się przed mediami. Podczas trwającej konferencji prasowej od strony ulicy Belwederskiej podeszło do nas dwóch mężczyzn i kobieta, posiadający przy sobie transparent z treścią antypolskie śmiecie, polski rząd was wymiecie. Ponadto osoby te krzyczały hasła złodzieje, targowica, zdrajcy, wypierdalać są. Swoim zachowaniem i transparentem usiłowały przeszkodzić w prowadzeniu konferencji Stowarzyszenia KOD i przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Osoby te usiłowały przepchać się przez osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przeszkodzić trwającej konferencji prasowej. Uczestnicy zgromadzenia nie dopuścili zakłócenia, blokując tym trzem osobom dostęp do trwającej konferencji. Pomimo tego mężczyźni i kobieta szarpali się z członkami KOD, usiłując przeprzeć się i zakłócić trwającą konferencję. Na zachowanie tych osób zareagował, znajdując się w okolicy patrol funkcjonariuszy policji. Funkcjonariusze ci uspokoili sytuację, nie pozwalając dojść do dalszego zakłócenia przez te osoby. Po wylegitymowaniu polecieli oddalić się. Osoby te odeszły kilka metrów nadal dyskutując, ale nie zakłócając dalszej części konferencji. Nadmieniam, że taka sytuacja zdarzyła się nie po raz pierwszy. Te same osoby, które były legitymowane przez funkcjonariuszy, już kilkakrotnie usiłowały zakłócać przebieg naszego legalnego zgromadzenia Stowarzyszenia KOD. Nie pamiętam dokładnie wszystkich dat, w których to odbywało się i nie byłam obecna przy tych wszystkich zdarzeniach, ale wiem od pozostałych członków KOD o takich zakłóceniach. Do zakłócenia na pewno doszło w dniu 1 sierpnia 2016 roku, gdzie również mężczyźni ci krzyczeli wulgaryzmy, obrażali znajdujących się w zgromadzeniu powstańców oraz szarpali się z członkami KOD. Z uwagi na powtarzające się sytuację postanowiłam faktem zgłosić na policji. To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie. Czy potwierdza pan te zeznania? Tak. Czy pan ma teraz na jakieś pytanie do świadka? Ja mam takie pytanie. Czy jest pani w stanie uzyskać poprzez Facebooka imię, nazwisko, adresy, ewentualnie numery telefonów i do wiadomości sądu z takim pismem złożyć do akt, żeby sąd mógł te osoby, tych dwóch panów, którzy zdaniem pani, jak pan tutaj relacjonuje w dzisiejszym, byli przez obwinionego popychani, żeby sąd tych panów charakter świadków przesłuchał, bo ja nie mam żadnych na dzień dzisiejszy informacji odnośnie dalej tych osób. Pierwszy od pani te informacje słyszę. Przepraszam, z jakiego sądu, a nie ma tej notatki policyjnej tych panów policjantów?
pan przyjmujący, policjant przyjmująca do mnie zgłoszenie, powiedział, że ma notatkę. Jak rozumiem, ponieważ z kolegami rozmawia, więc może tam są ich dane. A jeżeli nie, to ja zobowiążę się w terminie określonym przez ja nie wystarczyć. Wiem, bo dobrze, wie pani, bo ja mam jedną osobę, tu mam, że ja nie wiem, czy to jest ta osoba, czy to pani powiedziała, że to jest jeden pan pogłoszony. A drugi jak dlatego ja tutaj mam osobę, to jest zupełnie inna osoba niż pani podawała, dlatego ja tego nie podniosłem. A. Zna pani Bogdana Cholewińskiego? Nie wiem, czy nazwiska nie pamiętam. To może to jest ten pan Bogusław, to może ten pan być Bogdan? Może, być może. Dobrze, jeżeli pani będzie w stanie zdobyć nazwiska tych panów, o których pani w dzisiejszym mówiła, czy przez Facebook skontaktować się, złożyć takie pismo do sądu, dobrze? W terminie 7 dni, podając adres pod tym numerem sygnatury, jak pani wezwanie dostała, dobrze? Żeby podać imię, nazwisko, adresy, ewentualnie numery telefonu, żeby łatwiej można było wezwać, dobrze? Dziękuję pani bardzo, to wszystko. A można? Pytania? Oczywiście, na pytania opinii. Mam do pani... Na siedząco, niech pan siedzi na siedząco. Mam do pani pytania tego rodzaju. Jak ja trzymałem hasło, co pani, o którym pani mówiła? Jak ja trzymałem? Czy w jednym ręku, czy w dwóch? Tego nie powiem, bo z całej sytuacji hasło widziałam dokładnie. Aha. I widziałam, że pan stał, pan Poziomka, obok panów, pani, który z panów trzymał, chyba pan, ale nie pamięta pani, jak pan trzymał. Ja mogę zademonstrować pani. Nie. To nie jest, ale to nie jest rozmowa nie, między panem a świadkiem. Pan to jest przesłuchanie. Pan zadaje pytania, pani odpowiada. Ale przepraszam pana obwinionego, tak jak powtarzam, niech pan stanie, dobrze? Ja pana tylko pouczę, poinformuję, bo to nie jest rozmowa między państwem, tylko świadek jest przesłuchiwany, świadek odpowiada sądowi, pan może zadawać świadkowi pytania, ale to nie jest, żeby pan demonstrował świadkowi. Świadek nie pamięta, jak pan trzymał, tak jest zapisane. Proszę bardzo, czy ma pan kolejne pytanie? Na siedząco. No więc właśnie o to chodzi, czy w jednym ręku, czy w dwóch rękach trzymałem. Ale świadek odpowiedziała, że nie pamięta, jak obwiniony trzymał hasło, dlatego to pytanie. Ale to jest istotne. Rozumiem, natomiast świadek powiedziała, że nie pamięta. Proszę. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania do świadka? Nie, dziękuję. Dziękuję pani bardzo, to wszystko. To jest pani głos. Ja wiem, że są takie warunki. Ja nie spodziewałem się, że będzie publiczność, dlatego ta sala była wyznaczona mała sala. Natomiast już kolejny termin, jeżeli będzie publiczność zainteresowana, to ja wyznaczę większą salę, prawda? To jest miejsce dla oskarżyciela publicznego, dlatego tu, żeby nie zaburzać pewnego takiego porządku, poproszę panią, żeby pani stanęła tam, gdzie publiczność stoi. Jak rozumiem, pan mecenas te wnioski o przesłanie fakt do świadka Elżbiety Moczygłowskiej i Zygmunta Poziomki podtrzymuje. Podtrzymuje, tak. A pani mecenasie, na jakie okoliczności świadkowie mają być przesłuchani? Bo pan obwinął nie napisał. Wtedy tylko złożył wniosek o przesłuchanie świadków. Rozumiem, że to były osoby, które były razem z panem obwinione. Czyli wezwanie policji z wniosku pana obwinionego i obserwowania... Na okoliczność wezwania policji z wniosku obwinionego i obserwowania... ...agresywnie zachowań ze strony osób, które stały w pomieszczeniu. Osób, które stały po drugiej stronie ulicy. Po drugiej stronie. To jest czasami wydaje się, że tak jakby konfrontacja, ale to nie tak, to jest oczywiste dla mnie, to ja chciałem, żeby ten wniosek był pełny, prawda? Bo nie było wskazane na jaką kontrolę, mają być świadkowie przesłuchani. Dobrze, proszę bardzo, posłuchaj się, panie mecenasie. Sąd wezwie te dwie osoby i przesłucha na kolejnym terminie rozprawy. Ja wezmę z urzędu jeszcze pana Bogdana Kolewińskiego. Osoba, która wskazała jest w notatce, to jest, rozumiem, jak można przypuszczać, jedna z osób, która konfrontowała się z panem na miejscu, tak? Po drugiej stronie. Jeżeli pani świadek złoży te adresy tych dwóch osób, to ja też ewentualnie te osoby wezmę, podejmę taką decyzję w międzyczasie.
ja z urzędu zwrócę się o notatniki służbowe policjantów nieobecnych w dzisiejszym. Oczywiście policjantom są ponownie lesbie. I zwrócę się o notatniki służbowe. Być może jakieś bliższe dane będą jeszcze w tym notatniku, w tych notatnikach służbowych. Natomiast ja zastanawiam się teraz, w tym momencie głośno, tutaj są Państwo z telewizji, ale czy Państwa telewizja też to zdarzenie filmowała, Telewizja Republika? Znaczy, no tak, tak, filmowałem, ale teraz niestety nie. Ale to nie dzisiejsze. Nie, proszę mi zrozumieć. Nie ma wiedzy. To zdarzenie przedmiotowe, to jest przedmiot rozpoznania sądu. No rozumiem, ja nic o tym nie wiem. Czy być może rzeczywiście gdzieś na monitoringu to takie nagranie mogło się znaleźć, a to też potrzebujemy tyle czasu, żeby sprawdzić. Bo z informacji uzyskanej tu przez świadka w dzisiejszym wynika, że tam, że to było zdarzenie przez takie główne stacje telewizyjne nagrywane, jak powiedziała TVN, TVN24. Być może to zdarzenie jest po prostu nagrane. Czy ma Pan jakąś wiedzę na ten temat? Nie wiem. Dobrze, będziemy się zastanawiać. Dobrze. Na chwilę obecną wyznaczymy kolejny termin rozprawy. Uzgodnimy jakiś termin czerwcowy. Dobrze. Na górze jest połowa maja. Ja zaproponuję. Wyznaczymy taką salę większą z nagrywaniem, bo żeby można było nagrywać tę sprawę. Czyli na przykład 26 czerwca, godzina 10:30. Taki termin, panie opinione, panie mecenasie. Czy jest jakiś albo trochę wcześniejszy termin? Wcześniejszy. W sensie, nie wiem, 25. Nie, 26 najwcześniejszy. I później. Nie będzie mowa, 29 wyjeżdżamy. To dobrze, nie będzie ten 26. 26, tak? Dobrze. Sąd postanowił na podstawie artykułu 79 paragraf 3 KPW rozprawę odroczyć do dnia 26 czerwca 2017 roku, godzina 10:30, sala P22. To jest naprzeciwko sali. Pan obwiniony jest wezwany na ten termin. Słyszy pani, pan wstanie, dobrze? Ja pana wzywam, niech pan wstanie, dobrze? Ja pana wzywam na ten termin, osobnego wezwania przez pocztę, że pan nie otrzyma. Rozumie pan? Aha, czyli na tej podstawie się pan czuje wezwany. Pan teraz jest zawiadomiony. 26 czerwca, godzina 10:30, sala P22. To będzie sala z nagrywaniem już, ona będzie, cały przebieg rozprawy będzie rejestrowany. Obwiniony, myślnik obwiniony, wezwany, obrońca zawiadomiony. Dziękuję, niech pan sobie usiądzie. Jak się sąd do kogoś zwraca, bo ktoś się do sądu zwraca, trzeba wstać, dlatego ja tego zachowania pilnuję. Natomiast jak się sąd już do tego nie zwraca, to nie zwraca. Na termin wezwać świadków z wnioskiem o ukaranie, to są ci policjanci, po wcześniejszym ustaleniu w kadrach KSP aktualnego miejsca ich służby. Są numery służbowe, nazwiska są, trzeba będzie zadzwonić, ustalimy to, gdzie świadkowie aktualnie pełnią służbę. Wezwać w charakterze świadka Bogdana Cholewińskiego, karta 1. Oraz Elżbietę Moczydłowską i Zygmunta Poziomkę, karta 31. Oraz, nie ma nam przecinka przed oraz. Oraz Elżbietę Moczygłowską i Zygmunta Poziomkę, karta 31. Zwrócić się do policji o nadesłanie kopii notatników służbowych. Funkcjonariuszy policji z przedmiotowego zdarzenia. To chyba wszystko na tym etapie, prawda? I oskarżyciela publicznego zawiadomić o karze. Także spotykamy się 26 czerwca. Dziękuję bardzo za wszystko. Thank you.